Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i widzimy się w poniedziałeczek. Poniedziałeczek, twórczo rozpoczynamy cały tydzień, także dzisiaj u mnie na biurku mnóstwo ścinków, mnóstwo resztek, więc zobaczycie jak sobie z tym poradzić, co wymyślić i dlaczego u mnie taki bałagan, skąd się wziął i jak się zakończył. Więc tak pokrótce wygląda dzisiejsze nasze spotkanie. Ja witam się z Wami jeszcze raz bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że tutaj razem ze mną jesteście. Wszystkim wspierającym z tego miejsca też wielkie dzięki, kochani, że jesteście. I cały czas przypominam i zapraszam Was pod film do linku afiliacyjnego do księgarni Dania Książka.pl, jeżeli chcecie sprawić sobie przyjemność, poczytać coś fajnego, a może kupić coś innego niż tylko książki, możecie zerknąć tam, a dzięki temu, że przez ten link dokonacie zakupów, jakiś maleńki procenciczek tam leci dla mnie, więc też to jakaś jest forma wsparcia, za którą Wam bardzo, bardzo z tego miejsca dziękuję. A ja już przechodzę do tego, co u nas na biureczku. Dobra, już mamy wszystko dobrze ustawione. My dobrze usadowieni i zaczynamy. Słuchajcie, troszkę mi się nazbierało różnych takich ścinków, papierków, gdzieś tam po warsztatach, po jakimś wspólnym tworzeniu. Poniewierały mi się, przekładałam, wiecie, na tyle duże, że żal wyrzucić. Wiemy, jak to jest, nie? No, a nie wiadomo, co z tym zrobić. Ani to małe, ani to duże, ani w prawo, ani w lewo. Pozbierałam to, co mam. Wyjęłam sobie też, słuchajcie, taką... No, dla mnie to jest najnowsze. Nie wiem, kiedy jest to wypuszczone, ale wiem, jakie były wcześniej gratisiki, a teraz od Mintaya dostałam zestaw takich właśnie produktów, które widzicie są dla klientów, tylko nie są one do odsprzedaży, czyli takie gifciki z elementami do wycięcia i postanowiłam, że je wykorzystam. Śliczne są, bardzo ładne, delikatne, mam powycinane, a żeby połączyć je, czekajcie, ja sobie to tam odłożę na bok. To się troszeczkę, znaczy już wiecie, nagimnastykowałam, powycinałam sobie elementy. Największy problem miałam z kwiatami, ale zaraz Wam pokażę, jak troszeczkę z tego wybrnęłam. Bo najpierw myślałam, że zrobię ją całą na jasno. Potem znalazłam jeszcze taki jeden arkusz, to jest z Autumn Splendor, czyli z tej jesiennej chyba kolekcji. No i tutaj, słuchajcie, jeszcze mnóstwo takich ścineczków właśnie z tej jesiennej. Zobaczcie, zobaczcie. No, tu taki, tam coś nie wyszło, tam coś zostało, a to chyba jest, o. Więc sporo tego tutaj w takich różnych rozmiarach. Mam koroneczkę do wydzierania i z arkusza, i z bloku, słuchajcie, Door Window Book od Mintaya. Ja sobie dziabnęłam tutaj, już Wam pokazuję, tu, czyli ta ramka była. I tu, jakby połowa drzwi, taki, albo tej okiennicy, mogłabym rzec. No i co teraz, słuchajcie, i jak wycinałam tak te elementy, no to tak troszkę zgrało mi się to, nie wiedziałam, czy te kwiaty jasne, czy... Potem wpadłam na to, żeby zrobić takie ładnie kontrastowe kwiaty, użyć, i to są kwiatuszki wykonane te przez Ewcie Argalską, zinspirowane uczuciami. Ja miałam pod pudełkiem i nie zauważyłam, że się wysypały, trochę się zgniotły, ale Ewcia robi takie, wiecie, solidne kwiaty, że my sobie to poprostujemy, wszystko, nie będzie problemu. No i mam jeszcze też sprimy. Zobaczymy, które tu bardziej się, jakby wiecie, dopasują potem w ostatecznym rozrachunku, ale najpierw jakby cała otoczka. I jeszcze jedna rzecz, wycięłam sobie tutaj pomocniczo z Scrap & Me te listeczki. One zawsze takie... bardzo uniwersalne, jak wiecie, gdzieś tam w kolekcji, w papierach, w elementach nie mam liści, to bardzo często sięgam, najczęściej sięgam po listeczki ze Scrap & Me. No i jedziemy. Słuchajcie, jak tu z tego wybrnąć? To na pewno będzie bazą, czyli podstawą do mojej kartki, natomiast cała reszta tutaj będzie uzupełniana. Pomyślałam sobie, że to będzie taka karteczka, wiecie, taka na każdą okazję, jak to zawsze. I teraz mamy tak, z tych więcej, z tych, że tak powiem, takie same wysokości, więc myślę, że tutaj będzie fajnie dopasować sobie do środka i taką kartkę, wysokość takiej kartki będzie idealna. Zresztą nawet tutaj to jest, to chyba była strona w albumie, bo wszystkie tak, kurczę, mi pasują, więc chyba raczej tak. Zatem
jakby to było dobrze sobie wziąć linijkę i zmierzyć przecież ileż ona ma wysokości, bo my musimy sobie ustukać jeszcze tutaj bazę do tego. No i mamy tutaj 18,2, więc słuchajcie, no bazę sobie po prostu dopasuję do moich tych ścineczków, a tu mamy 10. No to dobra, to będzie 10 na 18,5. Myślę, że to będzie baza, która będzie tu idealnie pasowała. Więc wiecie, nie zawsze trzeba dopasowywać papier do... w sensie, no wiecie, możemy dopasować bazę do naszych ścinków i też będzie super. Czyli ja robię sobie bazę 10 na 18,5. Słuchajcie, ja tu mam tego dużego trymerosa, to biorę sobie go tu. 10. Nie kładę go na biurko, bo narobię zamieszania. Na 18,5. Wcale to nie jest taka malutka karteczka. Słuchajcie, fajnie wejdzie też do pudełka. O. A ładna, zgrabna. Nie za mała, nie za duża. Taka w sam raz. Dobra. No przecież trzymałam Cię, ale musiałeś się wywalić. Dobra. No. Tu sobie przesuwamy. I zobaczcie, do środka mamy, czyli mamy ładnie dopasowane tutaj te nasze elementy, tylko sobie na szerokość dotniemy. No a tutaj ten do bazy sobie dopasuje. W górę nie, więc w bok. Fajnie ten kolorek nam tutaj zagra z tą ramą, z tej okiennicy i też właśnie chyba dzięki temu z tymi kwiatuszkami będzie to bardzo fajnie grało. Ale już chciałam wykorzystać te ścinki, bo słuchajcie, no tyle tego mi się uzbierało, że już naprawdę nie wiedziałam, co z tym zrobić, więc myślę, że to jest taki no, idealny projekt właśnie na wykorzystanie tych ścineczków, a że nie miałam właśnie elementów tam już do wycinania, no to tak jak mówię sobie, a 10 to zrobimy tutaj, genialnie poradziłam z tym, dzięki tym elementom do wycinania jeszcze takim osobnym. To możecie każde elementy, słuchajcie, czy każde, no oczywiście trzeba dopasować. Tu było trochę problematycznie, bo one są takie, wiecie, biało-żółte, czyli takie troszkę w klimacie, takim nawet bym powiedziała lekko ślubnym, choć niekoniecznie zawsze, ale no wiecie, ta biel, taka biel-biel, więc no trzeba było coś wymyśleć, ale myślę, że nie jest tak źle. I wyszło to całkiem fajnie. Dobrze. I teraz jeszcze musimy sobie to dorobić do środka. Na wysokość mamy to dopasowane, no bo to żeśmy sobie dopasowali do ścineczków. No a teraz jeszcze tylko na szerokość, czyli 10 i, boziuńku kochany, 9 i 8. I 9 i 8. Jak będzie potrzeba, słuchajcie, zawsze na jakąś uroczystość, czy słysik. Takie karteczki zawsze się przydadzą. A ja ogólnie rzecz biorąc, wiecie, zawsze się staram prowadzić warsztat tak, żeby tych ścinek zostawało jak najmniej. Ale tutaj, tu jest taka... Coś spada, nie wiem co. Tu jest ogólnie taka kumulacja, bo tu są i warsztatowe ścinki, i w ogóle z prac, które robiłam, więc trochę mi się tego tu uzbierało. No już to czas po prostu coś z tym zrobić, a nie ciągle przekładać. I jedziemy. A ładne z tej strony, w takie jesienne listeczki. Taka melancholijna. Melancholijny arkusz. Dobrze. I słuchajcie, środek mamy oklejony. To jest najważniejsze. No nie wiem, czy środek jest taki najważniejszy, ale jest oklejony. Pięknie. Czego ja mogę szukać, słuchajcie? No tej mojej szpachelki do wygładzania. Ojku. Dobra, palce też sobie dadzą radę, znajdzie się. Też mam wrażenie, że przed chwilą ją w rękach trzymałam, no ale takie wrażenie to ja mam bardzo często. A potem różnie z tym bywa. Dobra, to sobie tu zabieram. O, no bo, a już wiem, chyba gdzie ją widziałam. No właśnie.
Mamy to. I teraz słuchajcie, to co docinałam, pięknie naprzód. Jest. Tak jak mówiłam, bardzo staram się podczas warsztatów albumowych prowadzić je w taki sposób, aby tych ścinków na koniec zostało nam jak najmniej. Bo też wiadomo, że kiedy tworzymy tylko kartki, no to tak tych ścineczków nie generujemy, ponieważ docinamy zazwyczaj na taką, w taką formę, jaka jest nam potrzebna, więc tam nic się nie dzieje z tym już za bardzo. Natomiast przy albumach sprawa wygląda nieco inaczej. Tam najczęściej trzeba dostosować sobie do różnych rozwiązań. Zresztą rozwiązania też możemy dostosować do arkuszy, które mamy, no ale najczęściej po prostu łatwiej. Dobra, i tutaj sobie weźmiemy z tego. Najczęściej po prostu nam zostaje no nieco więcej z tych albumów, ale osoby, które ze mną warsztatują, wiedzą, że u mnie to jest tak, że no różnie bywa z tym. Powiedziałabym, że raczej większość zużywamy, więc nie ma z tym problemu. Tu jeszcze sobie oczywiście docinam do tyłu arkusik, o jakiś śliczny z dynkami, no ale tutaj nie ten klimat, więc dynki zasłaniamy. No i z wszystkich tych ścineczków jakoś, to już wiecie, to co mi teraz tam zostaną, jakieś naprawdę skraweczki, to będę wyrzucać takie paski. No już aż tak nie przesadzam. Ale no takie duże formaty, no byłoby żal to wyrzucić, a takie przekładanie ciągłe, zwłaszcza, że jak już wspominałam, zbliżam się tutaj już wielkimi krokami do remontu w pracowni, do malowania, więc był święty czas. No i trzeba było się popozbywać tego trochę. No i tutaj teraz, kochani moi, albo sobie to rozcinam na dwa i będę składała, albo zrobię ten przód z koroneczki, ale myślę sobie, że tutaj tak czy siak ta koronka też ładna. Ale nie wiem, czy ja nie narobię zamieszania z tą koroneczką, bo ona taka jest, wiecie, troszkę inna niż te, które tu mamy. Więc ja spróbuję najpierw jakby złożyć z dwóch elementów ten nasz kawałek, który tu dotnę. W ogóle całkiem. My go mamy tu na 12,5, powiedzmy. Ja sobie tu ciachnę na 6. Bo tak najlepiej jest, słuchajcie, połączyć. A jak mi to nie wyjdzie, jak będę widziała, że tak nie do końca, no to wrócę do koronki, ale mam nadzieję, że jednak uda się to jako tako połączyć, bo tutaj zobaczcie, chyba żebyśmy poskładali z koronki, bo jako tako, albo zrobili takie panele, słuchajcie, to też by mogło całkiem fajnie wyglądać, czekajcie chwilkę, co my mamy po tej drugiej stronie tych paseczków, ten jesień mi tu nie pasuje za bardzo. I tak się zastanawiam, bo to by tak mi tu troszeczkę przypominało takie, wiecie, jakby drzwi. Może tutaj jakoś tak przesadziłam, ale zrobienie takich panelów na kartce to też wcale nie jest taki zły pomysł, a całkiem fajnie te ścineczki się tu zużyją. No albo wezmę to i zrobię w całości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to układam. Ponieważ potem jeszcze sobie to przebrusimy na radełku, ponieważ ja chciałam tutaj drzwi takie, wiecie, albo może nawet tak, tutaj tak. O, powiem wam, że właściwie to się całe tutaj pozasłaniało i myślę, że to całkiem fajnie wyjdzie. Mogłabym sobie to nawet troszeczkę skrócić, te moje elementy. Nie będę musiała kombinować, bo one są troszeczkę za długie. Nie chciałam takich bardzo długich tutaj. Lekko sobie to skrócimy, ale i tak to wszystko się pozasłania, więc idealnie. Biorę zatem bigownicę i sobie tutaj troszeczkę przeradełkujemy, bo tym radełkiem to nabierze troszeczkę takiego. No trochę się tu dzisiaj nakombinujemy, ale no tak jak mówię, musiałam już zużyć te ścinki, bo
Ale z drugiej strony, słuchajcie, takie filmy myślę, że też są potrzebne, bo z pewnością wielu z nas z różnymi ścinaczkami się zmaga. A pamiętajcie, że naprawdę grafikami czy dodatkami jakimiś możemy też wiele zasłonić, choć to łączenie tutaj jest takie dosyć spore, jak widzieliście, no to świetnie sobie z nim poradzimy za pomocą tych wszystkich dodatków. Tu od środka nie muszę nadełkować, bo tego nie będzie widać. Jedyna rzecz teraz to jest taśma, nie wziąć by taśmy. No to dobra, no nic, weźmiemy tą tutaj, bo ja tu mam taką cieniutką, ale ja będę musiała, słuchajcie, tą uszczelką się, no nie męczyć, ale śmieję się, bo to uszczelka, no. Co zrobić? Jak mus, to mus. Muszę sobie kupić taką właśnie szeroką taśmę dwustronną. No właśnie do takich prac, no. To wiecie, no ta uszczelka nie jest zła. Ja nie mówię, że jak ktoś powie, że oklejam uszczelkami do drzwi, to tak nieco brzmi to zabawnie, ale wiecie, efekt jest w porządku, więc no nie będę tutaj się... Nie wiem, czy dać dwie, czy jedną. Może po prostu tym razem sobie zrobimy tak. Będzie łatwiej niż ostatnio. Tu sobie nalejemy więcej, bo pamiętamy, że z tej strony jest ta pianeczka i ona tak bardziej pije nam to, tą wodę klejową. Wodę klejową, brzmi to tak, wiecie. Mam nadzieję, że mi to nie zbanują. Dobra, jeszcze sobie potem jeden na środek wytniemy. I tutaj to całkiem fajnie nam wyszło i teraz tylko pójdzie to do naszej bazy i już na chwileczkę sobie to zostawię na momencik, żeby to trochę podeschło, bo wiecie, jak jest świeżo klej nałożony i nie będę mogła tej błonki zdjąć, bo mi będzie cały czas się to podnosiło. To sobie odkładamy na bok. Mamy naszą bazę. Mamy jedno okienko, mamy tutaj tą... Myślę, że słuchajcie, z takiego zestawu, z takiego miksu tych elementów jesteśmy w stanie sobie... Dobra, widać mnie. Sobie trzeba skontrolować czasem, czy nie widać. Ja już sobie zanim to tam tak lekko podeschnie, troszkę poszarpię koroneczkę. No bo wiecie, ta koronka to może też być faktycznie tutaj na tym poskładaniu. I całkiem fajnie mi się to sprawdzi. Bo to, co trzeba, to ona tu ładnie zasłoni. Czyli tam, gdzie nic nie będzie, będzie pusto i wioło. Ok. Tu myślę sobie, że położymy to na jedyneczce. I widzicie, za ten czas, zanim to schnie, to ja już sobie tu przeprowadzę systemy mocujące. I jedziemy. Ta okiennica, która była jakby na samym spodzie, będzie na 1 mm. W zupełności to wystarczy. Mamy na jeden. To dzięki temu fajnie odeschnie nam. To będzie w tym miejscu, a to pójdzie jakby wyżej. Czyli jak sobie to zrobię na 3, to to musi być na 2, tak? Tu sobie bezpiecznie zrobię z tej strony na 3, a tu na 2. Ja potem powyjmuję wszystkie te, wiecie, te moje taśmy. Czyli tu mamy na 2. No 2 plus 1 to 3, prawda? Więc zawsze się śmieję, że nam jest matematyka do skrapu potrzebna. Ciach. I jeszcze, ups, czekajcie chwileczkę. I jeszcze ta trójeczka tutaj.
Może mi się uda na oko trafić w wysokość. Czasem mi się zdarza, więc może i tym razem. Nie, już widzę, że nie. Dobra, nic nie szkodzi. Tam jeszcze będą elementy do wycinania, więc... Dobra. Dobra, dobra. To by grało i buczało. Czyli one sobie tutaj fajnie wysychają. Bierzemy naszą bazową część i sobie montujemy górną. No, widzicie, jak fajnie złapało. Już tak trzyma mocniej. Nie trzeba się szarpać z tym. Mimo tego, że tu jest bardzo dobry klej i jeszcze siateczkowany. To są te taśmy, które są też u mnie na sklepie właśnie te z podbiciem siatkowym. To ja sobie dla świętego spokoju i tak podklejam klejem, więc pamiętamy o tym, że nie ma tam, że ktoś mówi, że to super taśma, że nie trzeba kleju. Zawsze grabinka kleju, słuchajcie, jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A mamy pewność, że nic z tego nie ruszy. Lepiej tym klejem sobie przejechać, niż potem się okaże, że po czasie nam się to rozlezie. No i cieszę się niezmiernie, że pięknie tutaj wykorzystałam te ścinki. A ta brakująca przestrzeń zaraz się tutaj zapełni. I ja bym sobie tu, wiecie co zrobiła, nie? Ciachnęła tego... O, będę miała pod ręką. Żeby on mi tu tę przestrzeń zapełnił. Bo tu musimy, jak będziemy kleić, musi być równo, nie? Ta powierzchnia. Dobra. I teraz zobaczcie, jak ja sobie to tu troszeczkę wysunę na bok, to zasłaniam cały ten tutaj, że coś brakuje, tego nie widać. Chociaż teoretycznie to, co mogłam zrobić jeszcze inaczej, słuchajcie, to by było całkiem dobry pomysł, czyli przykleić to w ten sposób. I wtedy ładnie, jak się będzie z boku patrzyło, to będzie ten boczek taki równy. Ja coś to... Aha, nie, dobra, ja to rozcięłam. O. Myślałam, że mi tu zostało jeszcze coś. Czyli sobie tak tę przestrzeń zakleimy ładnie tym. O, super. Ojejku, słuchajcie, świeży klej mam. I tu... Oj, no ty mi tu nie wyskakuj. I stworzyliśmy sobie tu takie czary-mary. Okej. Nie wierzę w to. Po prostu, że nie wiem, czy klamek nie ma. Ależ mnie to irytuje. Słuchajcie, że ktoś czaska drzwiami. Ja gorączki dostaję. No widzicie, jak jest jeszcze mokre, to się mi odkleja niestety. No ale tak to już jest. Tam zaczekałam, troszeczkę się złapało, więc było lepiej. O, dobra, klej jest mokry. Klej się nie dał. I tu jedziemy. Czyli można naprawdę fajnie załatać sobie takie przestrzenie, które nie chcemy, żeby były widoczne. W ten sposób zasłonię. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie w efekcie wyglądało. I tak to będzie lekko na boczek, żeby zasłonić, że tutaj nic nie ma, ale też od góry, żeby było widoczne. I teraz zobaczcie, z boku mamy po prostu system taśm. Aha, okej. Okay. Mogłam to też zdjąć, a jakoś go tam wyciągniemy. Super. Cieszę się, wiecie, bo to jest naprawdę... też wykorzystanie tych elementów, które już mamy, bo czasem jest ciężko. Tu mam w sumie te tasiemki na całej szerokości, czyli tu była ta trójka, tu są dwójki, więc pójdzie to na odwrót. Dwójeczki tu, trójka tu. I jedno, co bym chciała zrobić, to tam, żeby jakiś kwiatuszek wystawał, bo ja wiem, że jak ja to potem pozakleję wszystko, to już nie będę w stanie go tu... Tak bym go chciała... O. Tak tu, żeby on sobie tam wystawał, wiecie, żeby nie był taki całkiem tam ta góra pusta. Dobra, mogłam trochę wyżej, ale jeszcze dam radę.
Na szczęście. I widzicie, to też jest fajne, nie? Że jak mamy nalany klej, to możemy jeszcze to... O, tu się już, czekajcie, muszę do siebie. Tu się już złapało. Jak mam nalany klej, to mogę to jeszcze zmienić. A jak już jest tak, jak to się mówi, na amen, to... To już nie ma bata. Troszeczkę wyżej. O, myślę, że tu będzie gitareczka. Żeby trochę więcej tego okna było widać. Mam nadzieję, że przeżyję to tworzenie. Co dalej? Dalej musimy sobie zapełnić jeszcze tu tą przestrzeń, która nam powstała. Więc może na przykład takim kwiatuszkiem. Zaraz zobaczymy, jak on się nam tam sprawdzi. Zaś się mi to klei. Słuchajcie, przed chwilą to odklejałam. A mogę tutaj... To jest taki duży kwiatek, więc on sobie tu świetnie poradzi. Myślę, że da radę. A tu będziemy już ustawiali elementy. I tu będzie to wiadereczko. Na razie go widać, ale tam potem się to jakoś, wiecie, wszystko skoryguje. Tu damy sobie ten, tą skrzyneczkę. Ładnie troszeczkę w dół. Wiaderko myślę, że... Tu mamy, słuchajcie, na ile? Na dwa, tak? To z tej strony bym dała na dwa. Ja się... Matko, słuchajcie, taśmy odmówiły współpracy. Już się sięgam. Ale ja tak kładę na taką, wiecie, kupeczkę i za chwilę wszystko spada. Czyli mamy tutaj na 2 cm. Więc tutaj też idzie na 2. I dodałabym jeden, i to fajnie się mi tak skoryguje. Mogłam tam dać 3, nie? I damy radę. To będzie potem kwiatuszkami. Ja już mam klej na gorąco, słuchajcie, tutaj rozgrzany. Potem sobie to wszystko zasłonimy. Znaczy wszystko zasłonimy, mam nadzieję, że nie wszystko, ale... A widzicie, miałam dać pod spód... Nikt nie woło. Miałam dać pod spód tą koroneczkę, ale to my sobie ją tam wepchniemy. Akurat koronka to jest taki, wiecie, cudaczek, który fajnie wszędzie pasuje i się dopasuje. Myślę, że jednak lepiej było tu pierwsze co to zasłonić te. No i już jedziemy z koroneczką. Tu w tym miejscu jeszcze troszeczkę mi widać, tu mogę listeczek. Mogę też tam potem kwiatuszek wkomponować, tak jak najbardziej. Ale póki co, żeby mieć pewność, że mi się to tutaj, wiecie, tak porządnie zasłoni całe, to ładnie listeczek. Potem są takie śliczne, drobne kwiatuszki, to mogę na przykład tutaj zrobić. Też zobaczymy, jak nam to wszystko się tutaj poukłada. Teraz mamy na spód, tu mamy na jeden, to tu sobie zrobimy na dwa, tu trzeba będzie trochę pokombinować, bo tam jest wysoko dwa. Ja się tak zastanawiam, dlaczego ja wziąłam sobie takie cienkie te taśmy, mogłam sobie wziąć takie troszeczkę grubsze, szersze w sensie, nie musiałabym tak kombinować. Bo tu, słuchajcie, to my już mamy dosyć srogo. Więc. Zaraz zobaczymy. Czy to tutaj do rady? Bo tu jest jeszcze ta koroneczka, więc spoko, loko. Myślę, sobie klejem obrudziłam, że potraktuję tu trochę jednak klejem na gorąco, żeby ta no, tutaj szybciej się po prostu złapie. Nie będę musiała czekać, bo tu mamy, wiecie co, nie? Materiał. No i już tu, zobaczcie. Para, buch, koła, wruch, coś się nam tutaj robić zaczyna.
troszeczkę sobie listeczków przymocujemy. Fajne są te listki właśnie z krawędźmi. Czasem tych nazw tyle żyją. Słuchajcie. I zaczniemy sobie je przykładać. Ja się teraz zastanawiam tylko nad tymi bardziej zielonymi, czy tymi mniej zielonymi. Ale myślę, że może te mniej zielone takie będą delikatniejsze. Bo wtedy nam po prostu się to dopasuje do tych naszych pięknych drzwiczek i tła do tyłu. Więc kwiatuszki, widzicie, nie zawsze muszą być tego samego koloru, które są w elementach do wycinania. Ale można fajnie je też użyć jako takie kontrastowe. Chciałam użyć. Nie, ten mi tu jakoś tak nie bardzo. Ten też jest taki niby otwarty, niby nie. A może w tym kierunku? A tego gdzieś... Tego gdzieś sobie tu zapodamy. Pod tę kompozycję. Powiem wam, że ciężki to jest temat do zgryzienia, bo i te mi się podobają, te też mi się w sumie podobają. Ale to chyba tak to ożywią. Niech są trochę inne. Ja myślę, że jak sobie jeszcze tam zrobimy jakieś chlapania białe, to to wszystko nabierze takiego wspólnego mianownika i będzie ładnie się nam prezentować. Teraz sobie poszarpiemy trochę koroneczki i wsunę ją tu jeszcze na spód, zanim zacznę to przyklejać, bo potem będzie mi tam... No, wiecie, to nie jest tak, że jest niemożliwe, ale jak tą koronkę sobie wepchnę tak od razu, to taki mam obraz, bardziej widoczny obraz do kompozycji. I taka koronka, jak jest tak mniej na przykład elementów do wycinania, to taka koroneczka naprawdę robi taki fajny sztuczny tłok tak zwany, czyli zapełnia nam kompozycję i sprawia, że jest taka bardziej spójna. O rany, jest mi zaraz nożyczki rozwalę. Czy to czuję, jak ściskam ten metal nimi? A to jest drucik, więc ta tu troszeczkę w dół. Tu nam troszeczkę te falbanki fajnie z tej koronki. Sobie jeszcze je tak podkleję, żeby mi się w taki fajny łuk zrobiły. A tam wszędzie, wiecie. Wiecie, co to są za pchaj dziurki. A, tu mam podartą. To są wszystkie listeczki i tym podobne elementy, więc z tym sobie za chwilę będziemy radzić. Ale naprawdę się cieszę, bo tyle czasu mi leżały te wszystkie elementy, że było mi żal, a ciągle gdzieś je przekładałam. Wiecie, jak to jest? No, żal wyrzucić, bo one naprawdę takie dosyć spore te elementy, więc nic tam nie było takiego, co by było jakoś takie malutkie, że po prostu bym to wyrzuciła. O. Czy ciebie tutaj można by było włożyć? Oczywiście, że tak. I słuchajcie, karteczka naprawdę na wiele okazji gotowa. Fajnie mieć czasem w swoich tam, wiecie, pracowniach takie kartki gotowe, które możemy od ręki, jak jest klient, nie zawsze jest ten czas, nie zawsze dysponujemy taką ilością czasu, żeby na szybko jakąś kartkę komuś zrobić na zamówienie. No a tu zawsze to już jest w zapasie, coś tam podkładane i nic, tylko brać i sprzedawać. A ja nawet nie przyłożyłam, widzicie, tych sprimy, a miałam sprawdzić, czy by nie pasowały bardziej. Ale może już lepiej nie przykładać. Bo teraz nie będę już tego odrywała. I tak naprawdę to całkiem ładnie wyglądają. Ja się tak zastanawiam, czy chociaż tego nie podmienić. Od Ewy kwiaty to są twarde zawodniki, więc jeszcze spokojnie. A, listka se popsułam. Słuchajcie, nie, to tamto. Ja muszę to sprawdzić, bo jak ja to przyłożyłam i mi się to podobało, to ja to muszę sprawdzić. Listki poskładamy. Nie przejmujcie się. No, słuchajcie, to jest to. To wygląda ślicznie. I zobaczcie, jak naprawiamy listeczka. Pyk.
Ktoś tu w ogóle widzi, że on tam się nam popsuł? Wątpię. Ale teraz sobie go muszę na chwilkę zostawić, żeby on się ze sobą znowu tam spiknął. Co ja tu miałam włożyć? Ach, listeczek. Dobra, ciebie już nie będę wyjmować. To cię tam mogę włożyć. A miałam je tu, widzicie, w obwodzie. Cały czas zapomniałam o nich. Ale warto spróbować. Zawsze może się okazać, że pomysł jest całkiem fajny. Zresztą tak mi się wydaje, że tutaj tak właśnie się wydarzyło. I tu sobie nakleju na gorąco nasze ponaprawiane listeczki. Jego tam nie widać, że on tam jest, wiecie, gdzieś wydarty. Nikt mu tam nie patrzy pod piórko. A ten, który mi się tutaj obdarł tak tu, może tu. O, ładnie tu. No już ty, łobuziaku. Tu ładnie z boku wystaje. Też pięknie wygląda. A tu nasza prima ląduje na boku. Czyli mamy połączenie kwiatu papierowego z materiałowym. Ale zobaczcie, jak to... Zmiana tylko jednego kwiatka, a zaraz tak jakby cała praca się zmieniła. Tu jeszcze mamy takie maleńtaski właśnie od Efci. Zaraz go tu spróbujemy gdzieś właśnie jeszcze z boku. Jak nie jestem czegoś pewna, to sobie przykładam i po prostu to zostawiam. I już, jak to mówią. Tu tylko takie, żeby te niteczki wyszły. Troszkę takich, wiecie, niturków. I tu sobie w tym kierunku. Za tego okienka bardzo fajnie to wygląda. I spójrzcie, te drzwi już tak mało co widoczne, że tam są, ale ten kolor nam ładnie dają. Tu jeszcze były takie od Ewy listeczki, ale te listki już mi tutaj jakoś... Znaczy wiecie, akurat tu już poszłam w papierowe, więc ale śliczne te. Będę musiała sobie jeszcze dokupić, bo chyba... Ja miałam jeszcze jedną paczkę, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ja już nie zużyłam. No, słuchajcie, naćkana, czyli taka jak lubię. Na bogato, do pudełka. I tak myślę sobie, patrząc, że nawet jakbym tu gdzieś obrączki wpiknęła, słuchajcie, to by się to nawet na ślubną... na ślubną nadało. Tam to trochę poupychamy, bo ja bym chciała, żeby tylko tak trochę tych niteczek wystawało. Miejsce na napis, którego oczywiście nie przygotowałam. Czy ja kiedykolwiek napis przygotowałam, słuchajcie. Ja z tymi napisami to... O, tam tak delikatnie, że on sobie tam tak jest wsunięty do środka. No. Tutaj wkładałam i zapomniałam, że to tu włożyłam, to sobie wyrwałam, ale już to naprawiłam. Ja nawet się zastanawiam nad chlapaniami tutaj, bo kartka już jest taka mocno, jak my to mówimy, naćkana, ale z drugiej strony... Nawet bym rzekła, że może to być jedna z nielicznych, gdzie te chlapanka nam się sprawdzą, bo tutaj choćbym po tych kwiatuszkach tak troszeczkę tylko tego białego przemyciła. Spróbujemy bez rozcieńczania wodą, ale on już chyba jest troszeczkę gęsty, ten Colorex, i może być problem z nim. Aczkolwiek... O nie... Bo wiecie, jak nie rozcieńczamy go wodą, to ta farba jest taka bardziej skoncentrowana. Taki, jakby powiedzieć, koncentrat właśnie. Czyli lepiej się po prostu pochlapie. Nie dość, że się robią takie, wiecie, te kuleczki takie, takie tłuściutkie. Nie wiem, jak to określić. No to jeszcze też na materiale łatwiej zachowują się w całości. Aż tak bardzo nie wsiąkają. Zwłaszcza właśnie w te efciowe, bo one są takie, wiecie, solidnie usztywnione te materiały i dzięki temu ten kolor tej bieli się tak fajnie trzyma na tym. Nie, no tutaj fajnie się sprawdziło nam to chlapanie na biało. Nie zawsze, ale pasuje na takich już wypasionych, mocno rozbudowanych kartkach, ale tu akurat świetnie sobie poradził. I jeszcze jedna rzecz, czyli napis. Sięgam do mojego zagłębia napisowego. Coś tam zaraz wyciągniemy z niego.
Wpadły mi przez okno, bo przeczytałam przez życie napisy. To jest na pewno Lemon Craft i ta kolekcja albo Greenery, coś tak mi się kojarzy, już nie pamiętam też tak dobrze. I no napisy, nie? No wszyscy wiemy, jak to jest z tymi napisami, że dobieramy je do okoliczności. Ja sobie tutaj może zrobię tak. Zrobię bardzo uniwersalnie, a przecież potem sobie to dopasuję do potrzeb. I jeszcze tu jest taki ładny tam zieloniutki kolor, więc wiecie co, nie? Ała! Jakie szkody, słuchajcie, poniesione podczas robienia. I ktoś powie, że to bezpieczna praca. To normalnie. Na razie tak. I karteczka może być ładnie tu. Mogłaby być też tutaj. Ale powiem wam, że tak całkiem fajnie to, co mi się rzadko zdarza, że ja mówię, że coś, a to w ogóle tutaj takie niebieskie trochę, że coś mi się podoba tak zepchnięte w arkusz, no ale i ostatecznie chyba tu faktycznie, więc dobra. Więc dobra. Jak to mówią, ta pierwsza myśl jednak jest najlepsza. Ona zdecydowanie musi być na dystansiku. O. To jest takie miejsce, wiecie, że można jeszcze wymienić na jakiś inny napis, na inną okoliczność. Akurat do tej kartki powiedziałabym, że nawet jakbym dodała jakieś obrączki tutaj fajnie u góry, to mogłaby w spokojności na taki ślubny klimat, na miano ślubnego klimatu sobie zasłużyć. Ale powiem wam, że jeszcze się tu zastanawiam nad tym, żeby takie zrobić, tu jest te fale, żeby tak to, wiecie, się zrobiło tu takie, czekajcie, o, te kuleczki są takie urocze i one nam tu mogą fajną robotę zrobić, taką jeszcze właśnie koroneczkową falbaneczkę, a to tutaj, no i jest pięknie, dobra. Jeszcze przesunę. A, bo to jest takie. No to czekajcie, tutaj ciachnę. Tego tam wsuniemy i już to teraz groi buczy. O. Ciach. Zobaczcie na to. Sami ocenicie. Będzie mi miło, jak ktoś się zainspiruje. Może się kartka spodoba. Kartka na rozruch w poniedziałek, w środę, słuchajcie, mam nadzieję, bo ja, wiecie, wszystko w ostatnim czasie takie zakręcone u mnie, ale w sumie to oznacza, że wszystko wraca do normy, nie? W każdym bądź razie, drodzy moi, tak prezentuje się moja inspiracja. Mam nadzieję, że przyda się, że sprawi radość komuś, kogo obdarujecie podobną karteczką. Ja już to tutaj przyklejam ładnie. Karteczka praktycznie na każdą okoliczność, czy to na jubileusz, czy na urodzinki, czy można tam dodać obrączki i też by się nadała na ślub, ale przede wszystkim kartka do pudełka. Resztki papierów z Mintaja, ścineczki z moich prac, kwiaty od Ewci Argalskiej, kwiatek to nie jest z Primy, tylko tak, z Primy, przepraszam, bo ja mam jeszcze te wiecie, te z tym ptaszkiem, a to są primowe. No i piękne elementy do wycinania z takiego giftowego arkusza, ale ja myślę, że każdy jakieś ścineczki w domu ma, więc spokojnie sobie może dopasować każde jakieś tam ścinki czy elementy, które mu zostały, bo kartka może być w przeróżnych kolorach, więc mi tak to tutaj dzisiaj trafiło. No, powiem wam, że w ostatecznym rozrachunku bardzo mi się podoba, rzadko kiedy robię takie miętowe projekty, a akurat taka fajna mięta się zrobiła, poodrywaliśmy trochę kwiatów, ale nie żałuję, ponieważ ten tutaj tak pięknie to ożywił, fajnie skontrastowało się to ze sobą. Ja bym jeszcze tutaj nawet listeczka, słuchajcie, dziabnęła, ale czy koniecznie z tym brązem, to tak bym nie była pewna.
No jak to u mnie, ja się już żegnam, ale jeszcze coś tam dopytam, to jest norma. Ale tutaj listek by się przydał, taki zielonkawy, ale ten jest troszeczkę duży. No zaraz zobaczymy, jak go wytniemy. I przyłożymy. Także radość, słuchajcie, stworzenia. Mi słoneczko za okno wyszło. Mam nadzieję, że mi filmu nie rozjaśniło za bardzo. Ja zawsze, słuchajcie, zamiast się cieszyć, że wyszło słonko, to no nie, znowu mi film rozjaśni. No ale. W środę widzimy się na gry w kolory. Zaczynamy kolejny miesiąc, październik, więc odpowiednia pora, żeby z grą w kolory ruszyć. Także już dzisiaj Was bardzo serdecznie na live'a zapraszam z gry w kolory. I tutaj siago. I tu nie? Mówiłam tak, tam go tam jeszcze gdzieś go tam tyrtnąć. No a teraz tu się zastanawiam, czy tu, czy tu. Wiecie co, ja chyba się pożegnam z Wami, nie? Bo ja to tak myślę, że tutaj może... O! I to jest, słuchajcie, to miejsce. A tutaj jakiś wytnę... A, jest tam listek. Dobra, już widzę z daleka, że... A już się uplamiłam od tego koloreksu. Czekajcie, on tu po prostu był stworzony, żeby być. Tylko jeszcze o tym nie wiedział. Lekko pod różyczki wsunięty. Ja może jeszcze tutaj troszeczkę od tu obuzie naleję sobie kleju na gorąco, żeby nie był widoczny, ale żeby nam ten listeczek zachował w takiej pozycji w górę. A tu, no to jest to miejsce, które czekało na ten listek, który nam się tam rozerwał. Sam się rozerwał. Oczywiście nie. O, dobra. Już nic nie dokładam. Życzę Wam cudownego, miłego wieczoru, spokojnego. Do zobaczenia w środę na żywo na gry w kolory. Ściskam bardzo mocno. I do zobaczenia. Uważajcie na siebie. Pa, pa.